Witajcie, kochani. Jestem w bardzo ciekawym, urokliwym, klimatycznym miejscu. Jestem na łąkach. Jak już widzicie za mną, leży jedna zebrana, zrolowana, owinięta bela. Jestem na łąkach. Odbywa się tutaj właśnie zbieranie siana drugiego potrawu, drugiego pokosu, czyli potrawu. Źle powiedziałem. Jak widzicie, sianko leży, czuć ten zapach. Zapach lata, słuchajcie, tak na dobrą sprawę to zapach lata, bo latem się zbiera siano, kosi się trawę, zbiera się siano. Może nie jest to rewelacja, ale jak na drugi pokos, czyli tak zwany potraw, no jest czym się pochwalić. Powiem szczerze, tu zostało źdźbło nieskoszone, to można sobie ocenić wysokość tej trawy. Jest bardzo ładnie, bardzo dobra wysokość. Także dla mnie to jest swego rodzaju w tym roku, w tym sezonie egzotyka, ponieważ u nas susza zrobiła swoje. Także skończyło się na jednym pokosie. Gdzieniegdzie tam ci, którzy skosili wcześniej, jakieś dołki tam fragmentarycznie koszą, zbierają, ale naprawdę jest to, powiem tak, no granie warta świeczki, no w sumie to każdy fragment, każde źdźbło siana się liczy, a zwłaszcza teraz, ale no niesie to też za sobą ogromny nakład, bo trzeba poświęcić dużo czasu, żeby ten kawałeczek wykosić, dojechać, zebrać, przewrócić, zgrabić, no to jest cała taka procedura, nieważne czy jest tej łąki dużo, czy kawałek, to trzeba za każdym razem dojechać, więc w efekcie końcowym no, to siano jest bardzo drogo wychodzi. A tutaj tego jest. Jak widzę, wiatr tutaj trochę pohulał, zrobił swoje. Także chwilami powiewa wietrzyk, ale jest dziś gorąco. Słuchajcie, jest gorąco, jak już wiecie. Jestem u Reni, goszczę tutaj na chwilę u niej. No i właśnie przyjechałem tak zrobić sobie takie krótki rekonesans, rozeznanie po jej ogrodzie, tutaj po jej polach, łąkach, głównie łąki, no bo wiadomo, że no u nas jest to, w sumie teraz jest sezon na zbieranie siana, więc chciałem zobaczyć, jak to wygląda. No, Renia dopóki nie przyjechała do mnie na własne oczy, nie zobaczyła tej naszej suszy, zresztą pewnie jak w większości regionów kraju suszy, to po prostu no, nie dowierzała, nie potrafiła tego sobie w ten sposób aż tak wyobrazić. A jednak słuchajcie, no tu jest fragment takiej trawki, która no, przyschła. No, u nas to są po prostu już takie wypalone place, wręcz tak jak tutaj piasek na wierzchu i właśnie takie są u nas te łąki zalewowe, nadrzeczne w tym roku. Zresztą w ubiegłym roku było podobnie. Mało tego, potęgują zniszczenie żurawie, które nie wiedzieć czego, no pewnie czegoś tam szukają w tych właśnie w tych wypaleniskach i jest to przekopane prawdopodobnie jakichś robaczków szukały. Nie wiem, czy one się żywią, może się mylę. Ale zobaczcie tam dalej, jak to siano wygląda. Tu już jest zgrabione do wałka, czyli przygotowane do zebrania. Zresztą widać i soczystość zieleni tutaj na tych łąkach, które no to aby ten fragment łąki był dużo wcześniej skończony, więc skoszony, ale mi się język plącze, więc już zaczyna odrastać. Więc jeżeli by dopisała pogoda, czyli byłoby jeszcze ciepło, popadałby jeszcze deszcz, więc prawdopodobnie jeszcze można byłoby trzeci pokos zebrać. No to już może nie wyschnie nam na wiór, tak jak to siano, ale już jako na taką sianokiszonkę, którą to siano owija się, takie niewyschnięte owija się w folię, to co ja robiłem ostatnio, to takie sianko jak najbardziej no będzie nadawało się do spożycia. No i tutaj bez takiej obawy, że może nam się coś z nim zadziać, gdy takie nie do końca wysuszone siano zbieramy, w tym przypadku w postaci beli, to potrafi nam się zepsuć, a
a tak po prostu owinięte, bez dostępu powietrza, zakisi się. I mamy taką, powiedzmy to, namiastkę kiszonki. Robota idzie w same najlepsze. Właśnie pomogłem Edziowi zmienić siatkę. Skończyła się siatka do owijania beli. To coś tutaj. Także moja belarka też obsługuje siatkę, ale coś tam jest niesprawnego. A ma funkcję również sznurka, więc ja niestety, ale męczę się sznurkiem. Sznurkiem wychodzi to dużo, dużo dłużej. Musi przejść w jedną stronę nawijanie sznurka, później w drugą. Także siatka jest dużo, dużo szybciej. No jedynym minusem siatki jest to, że trzeba kupić całą rolkę, a to już jest wydatek dużo większy niż sznurek. No sznurek możemy wziąć jeden, tutaj siatka, no tu już jest, zastępuje kilka sznurków, więc to tylko taki minus tego wszystkiego. No ale jeżeli chodzi o komfort pracy, w ogóle wygląd tej beli i tak dalej, no to jest zupełnie nieporównywalne. No a tak wyglądają właśnie zwijanie siana. Kurzy się, bo jest gorąco, jest cieplutko. Także robota idzie w sama najlepsza. A ja idę zobaczę, co Renia porabia. Susza również dała się we znaki i tutaj. Właśnie Renia podlewa swoje warzywko. Jest sucho. Tym bardziej, że tutaj jest ziemia słabiej klasy. Także tutaj trzeba dużo lepiej podchodzić do tematu nawożenia, do tematu uprawy ziemi. Także tutaj gospodarowanie na tych terenach jest dużo bardziej wymagające, wymaga ogromnej wiedzy. No i przede wszystkim to trzeba cały czas być na bieżąco z tą sytuacją na polu, na polach, przychodzić, dozorować to wszystko, monitorować generalnie, tak żeby po prostu nie przeoczyć, bo przy tak przewiewnych glebach, że tak powiem, bo to jest lekka ziemia, która ma bardzo małą bezwładność i cieplną, jak również to hydrologiczną, to po prostu jeden dzień to jest naprawdę dużo. No i właśnie tutaj z malinkami jest też delikatnie już kłopot, chociaż malina ma długi, odpowiedni, przystosowany system korzeniowy, mimo tego już zobaczcie, te maliny już zaczynają tutaj chorować. Nie wiem, czy to jest spowodowane suszą, czy to jest spowodowane różnicami temperatur, jakie panują właściwie na jesieni. Mamy bądź co bądź połowa lato, no to jest środek lata, tak. Buraczki chlapnięte, ale mimo wszystko wyglądają dużo lepiej. Także tutaj śmiało mogę powiedzieć, że stwierdzić, że Renia jest dużo lepszym ogrodnikiem ode mnie. Ja chyba zrezygnuję z uprawy ogrodu. Powinienem się chyba bardziej zająć jakimiś innymi, mniej wymagającymi rzeczami. Także tutaj trzeba wiedzieć, kiedy z honorem zejść ze sceny, że tak powiem. No, pięknie to wszystko wygląda. Gdy tak się na to wszystko patrzę, na te rzędy, w tym przypadku selera, no przychodzi mi taka myśl, że to tak powinien wyglądać wzorowy ogród, tak powinno wyglądać z każdym takim, no nie powiem pokazowym, ale takim wzorcowym ogrodzie. Także ja to powinienem się tylko uczyć, otworzyć usta i słuchać, patrzeć, obserwować, podpatrywać, co robią inni w tym przypadku, co robi Renia. Także daleko mi jeszcze do pewnych rzeczy. No zobaczcie sami, czy to nie wygląda pięknie. No i na koniec przejażdżka traktorem. Jadę ciągnikiem Reni C330. Gdzieś jest tutaj napis. No, wracam z beczką z wodą. Znaczy właściwie to już po wodzie. Jest tak sucho, że trzeba podlewać. Więc takich kursów, takie kursy będą się teraz odbywały, jeżeli nie popada, to chyba raczej codziennie, żeby ratować te roślinki. Jak widzieliście, no wyglądają one
bardzo fajnie o tej porze roku. No ten sezon ma wiele sobie do zarzucenia, ale jak widzicie, odpowiednie gospodarowanie, odpowiednie podejście. No, ktoś powie, że no, była tutaj pomoc w postaci deszczy, ale to też, to też nie jest do końca tak, że wystarczy, że nam popada deszcz, także tutaj odpowiednie podejście powoduje to, że jest jakiś sukces. A zobaczcie tutaj, no, tutaj trawa jest też taka już wyskubana, wypalona. Także no różnie to wygląda. Miejsca, gdzie jest, gdzie wody jest więcej, a zwłaszcza tam, gdzie Renia ma te swoje ogrody, tam ta woda tutaj z tej rzeczki podchodzi. Więc no to jest jakieś takie dodatkowe zasilanie, ale teraz trzeba niestety podlewać, więc... W pewnym sensie powiem wam, że czuję się jak u siebie. Tu też już zagościła susza, więc trzeba podlewać. Więc znów znajomy widok, konewki, zbiorniki na wodę i podlewamy. Niestety. Jak widzicie na załączonym obrazku, rolnictwo to ciężki kawałek chleba. Tak samo jest w ogrodzie. Gdy mamy niesprzyjające warunki pogodowe, a teraz takie mamy, trzeba się napracować, trzeba się natrudzić, trzeba się przede wszystkim również i nagłowić, jak co zrobić, żeby sobie po prostu nie zepsuć naszej pracy i tak dalej. Także to nie jest tak, jak to niektórzy twierdzą, że rolnikowi, chłopu, samo rośnie, on usiądzie sobie wygodnie za pulpitem komputera, naciśnie klawisz i mu wszystko samo idzie. Tak to jest tylko w tych wirtualnych grach, tam wszystko jest na skróty, tam jest wszystko skracane, tam jest wszystko idealne, a my niestety musimy się zmagać z wieloma przeciwnościami losu, nie tylko losu, bo i także musimy... jesteśmy zdani również na dobrą bądź złą wolę urzędników. A teraz co się dzieje ostatnio, to po prostu no szkoda gadać. Także tu nie ma co się denerwować, nie ma co się jakoś specjalnie nakręcać, bo ja uważam, że taka bańka mydlana, po prostu sztucznie nadmuchana, po prostu musi pęknąć, więc ja trochę takim uśmiechem na to wszystko patrzę, bo no wiem, że będzie dobrze. No i także no i też takiego podejścia, takiego sposobu na życie życzę również wam, żebyście się nie poddawali i nie przejmowali tym, o co od nas nie zależy. Więc tak króciutko taka relacja tutaj z tych prac, z tego, co się tutaj dzieje. Smaży, tak, to ja wiem, że smaży, ale życie jest takie, że trzeba po prostu brać je na miękko, robić to, co do nas należy, ewentualnie czasami coś korygować w zależności od tego, co się wydarzy. No, to by było na tyle, słuchajcie. Pozdrawiam was serdecznie, życzę wam wszystkiego dobrego, ale przede wszystkim zdrowia i takiej radości. I takiej radości z życia, bo życie mamy jedno, życie jest krótkie i wiele zależy od nas. Na to, na co mam wpływ, to na to wpływam, więc pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się. Masz wpływ na moje podlewanie.